jedno silnik gra, jak śmiało śmigło tnie. Już ginie pośród chmur najśmielszych marzeń niebotyczny ślad. Niestraszny mrok i mgła, niestraszny wiatr co dwie. Jesteśmy odni karamentni o tysiące lat. A jeśli z nas ktoś padnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat nasz lotniczy znak. Znów pełny gaz, bo cóż, że spada któraś z gwiazd, gdy cała wnet eskadra pomknie na szlak. Za wrót do poziom śmiały silnika wyczyn i wyróżanie, aż się zwiewy kwiaty jasne krąg ziemi oszalały i niebłękicie, więc części świata za ciasne. Leć w górę znaku nasz, nie trzeba wcale słów. Skrzydlaty klucz do sławy drzwi odmyka, orła mamy hart. My Polski czujna straż, husary dawnej chów. Nie ścichnie nigdy dali głos silnika, hej na start! A jeśli z nas ktoś padnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat nasz lotniczy znak. Znów pełny gaz, bo cóż, że spada któraś z gwiazd, gdy cała wnet eskadra pomknie na szlak. Lotnictwo laty, władca świata bez granic, ze śmierci drwi, a w twarz się życiu głośno śmieje. Drogę do nieba skracam przestrzeń, ma za nic, smutki mu z czoła zwieje wiatr.
organizatorów chciałbym podziękować wszystkim widzom za to, że byliście z nami i oglądaliście nasze podjemne zmagania, zarówno podczas defilady, jak i podczas pokazów. Niestety, nie wszyscy, którzy chcieli razem z nami świętować ten dzień i chcieli wziąć udział w defiladzie i pokazach, mogli być obecni. Właśnie w tej chwili kilku z nich wykonuje zadania w obronie naszych granic. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim żołnierzom, Straży Granicznej i Policji za to, co robią. Dziękuję wszystkim pilotom, którzy wzięli udział w defiladzie i pokazach, za ich czas poświęcony podczas treningów przygotowanie tego święta. Dziękuję Kubie za koordynację i nadzór nad przebiegiem defilady, Majerowi za profesjonalny komentarz, Lenemu za zorganizowanie pokazów. Największe podziękowania należą się Mentosowi. Dzięki temu, że ogarnął tak wiele rzeczy związanych z transmisją na żywo, mogliście Wy, drodzy widzowie, cieszyć się oglądając nasze podniebne zmagania, a my mogliśmy zaprezentować owoc naszych wielogodzinnych treningów. Na koniec, w imieniu wirtualnych biało-czerwonych iskier, chciałbym zaprosić wszystkich do oglądania naszych występów podczas Virtual International Air Festival, który odbędzie się w dniach 11-12 grudzień. Jeszcze raz dziękuję za udział w obchodach Święta Niepodległości i życzę wszystkiego dobrego.